Oficjalnie widzę Fredrum numer 38 ze specjalnym gościem, czyli Słoweńska Scena, czyli Henryś Nawas, który dzisiaj będzie naszym gościem. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie na wiele tematów związanych z karierą, ale też z tym obecnym sezonem. Dobry wieczór, Henryś, cześć Sławek, cześć Błażej, cześć wszystkim. Dobry wieczór, przepraszam bardzo, techniczne problemy. No, tutaj na Twitterze bardzo często się zdarza, także rozumiemy. Dobry wieczór, poprawię cię, 37, nie 8, 38 zrobimy powarcie pewno, ale to znaczy, że będzie następny pokój, więc i tak dobra informacja. Witamy cię, Henryś, pewno dla wielu Heniu. Jak ci się podoba w ogóle ta polska wersja twojego imienia? A myślałeś to Heinrich? Co było na banery. Tak. Myślę, że to jest troszkę tak jak z Niemczyk by się był, nie? Ale no właśnie, ja właśnie chciałem ci, u nas tak kolega niechcący tak napisał, ale to jest to samo imię, prawda? To nie jest inne imię, to jest chyba jednak mimo wszystko to samo. Nie jest, ono to jest, myślę, że Heinrich jest skoro takie z Niemczyk. Myślę, że gdyby to jest po polsku, tak by to było Heniek, co tu to słyszałem. Ale nie ma problemu. Myślę, że już moje meno było zmienione już za dużo razy. Tak dla mnie to nie jest duża różnica. No to fajnie. Może zaczniemy sobie od tego, co się wydarzyło ostatnio i jak tam twoje samopoczucie osobiste, powiedz. Miałeś duży niedosyt, czy jednak uważasz, że ten punkt był wywalczony i sprawiedliwy dla obu drużyn? No, myślę, że trochę niedosytu jest, dlatego że myślę, że mogliśmy ten mecz wygrać, ale zase trzeba zauważyć i to, że mogli wygrać. No, tam myślę, że Legia mala szanse, aby zdobili bramku. No i ke końcówku meczu, no my mieli bardzo dużą szansę na zdobycie bramki, ale jest to, no tak trochę niedosyt, dlatego że z Legią jest to polskie derby i widzę za, myślę, że ile lat, 20, można 25 było, nie wygrali. Tak. Za długo. Tak, myślę, że Andrzej Wozniak jeszcze grał, jak wygrali, no i można ja jeszcze nie byli na świecie. Także chciał sobie, no i dla drużyny, i dla nas, no chcieliśmy wygrać i zrobić historię, ale tak... Musimy poczekać do następnego sezonu. Ale jest, no. Myślę, że bardzo dobry punkt na wyjazdzie i z taką drużyną, jak jest Legia. A czy było czuć w szatni taką mocną pompę, takie pobudzenie przed tym meczem? No bo jakby nie było, tak jak powiedziałeś, to są derby Polski dla wielu kibiców. Dla innych są to inne mecze, natomiast chyba większość jednak mimo zgodzi się, że mimo wszystko, że widzę Legia, to jednak to są derby Polski. Czy ty jako zawodnik odczułeś dużo większą presję podczas tego spotkania i przed tym spotkaniem i było czuć, że to naprawdę jest taki mecz, który nie jest tylko takimi trzema punktami, ale też prestiżem i powodem do dumy po ewentualnej wygranej? Oczywiście myślę, że była taka trochę, nie powiedziałbym presja, dlatego że jak widzę, pojechali na Legię i no tak, Legia była, my jesteśmy Beniaminek i teraz jesteśmy po długiej dobie w Ekstraklasie. No i myślę, że dla nas presja nie była, myślę, że presja była dla Legii, oni musieli wygrać. Myśmy mogli len zrobić przekvapenie se powie, surprise. No i oni mogli len pregrať, no. Ale myślę, že bylo tak viacej trocha takého adrenalínu i před tým mačem. Ale dla mňa idú do každého maču tak samo. I snažím sa tak samo brúniť i tak samo grať. No ale bylo čuť, že to byl trocha, ten mač byl na iným požiomie. I čo je z hľadiska kibicovského i z hľadiska takého pilkárskeho, lebo každý blad mohol bardzo dużo kosztować tú družinu.
ale myślę, że dla mnie ja w takich meczach chcę grać, no i chcę grać, co najlepiej się uda, no. Ja powiem ci, że jak oglądałem sobie ten mecz drugi raz, to jestem przekonany, że ten Widzew z tej rundy i z końcówki pierwszej rundy, jeśli ten mecz grałby u siebie w Łodzi, czyli na naszym stadionie, to ten mecz byśmy wygrali. I tak chciałem cię zapytać, jaka jest różnica między tym Widzewem, który grał z Legią u siebie parę miesięcy temu, a tym Widzewem, który pojechał do Warszawy i zremisował w bardzo dobrym stylu? Myślę, że duża różnica. No, możemy zobaczyć, jaki mecz grali w domu, a jaki mecz grali na wyjazdzie. No, na wyjazdzie myślę, że ten mecz nie było, że Legia była bardzo lepia, albo mi bardzo lepiej było. Bardzo myślę, że taki, jak powiedziałem, mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać, ale co się takie tej gry i stylu gry, oni mali lepszą taką, myślę, że część meczu, ale i my mieli lepszą, gdzie ich zamkli a nie wiedzieli oni, co zrobić. No i ten mecz w domu był taki trudny jeszcze, no piąty mecz sezon, jak Beniaminek jeszcze i nowi zawodnicy nie byli taki aklimatyzowani. No i teraz już była duża różnica, jakśmy grali, czy jak grali od tylu, jak presowali. No i jak mówię, no myślę, że ta różnica była bardzo duża i ci, co oglądali obydwa mecze, mogą powiedzieć, ale myślę, że i dla nas, my od każdego meczu gramy lepiej. Oczywiście jest to mecze, gdzie można byli, nie grali dobrze, no i był wynik, ale myślę, że w tejto rundzie każdy mecz gramy o minimálne o 1-2% lepiej. To super. Wspomniałeś Andrzeja Woźniaka właśnie, że powiedz, jak ci się współpracuje z księciem Paryża, jak my go tutaj w Polsce nazywamy? Już myślę, że już gadałem, jak byli na obozie w Turcji, no i bardzo dobrze. Jest w każdym razie, że to go za dużo zdobył i grał na najwyższym poziomie, czy już w Polsce, albo i w Europie, w Porto i na poziomie międzynarodnym za KDŻ Polski. No i oczywiście już jaki brankarski trener, już był w KDŻ Polskiej, był w Lechii, dużo dobrych brankarzy już z nim było. No i dla mnie bardzo dobrze się mi z nim robię i jako z trenerzem, no i jako mimo boiska. Zawsze mi pomaga, jak jest trzeba. I zawsze, jak miał problem ze samochodem, i jak na przykład gadamy o maczoch i tak, no i dla mnie bardzo, bardzo jestem zadowolony, że mam takiego trenera brankarzy i że mogę każdy dzień z nim trenować. Czyli trener Woźniak, człowiek wielu talentów, mówisz, i jak trzeba to i przy aucie pomoże, tak? Rozumiem. No, on zadzwonił do jego przyjaciela, ale miał problem w niedzielu, no i wszystko mi załatwił, nie, co było trzeba. I było zrobione, no, jak nieco potrzebuję, tak on jest w niedzielu, gdzie jest jego dzień wolna, i pomogło mi załatwić mi automechanika i tak. Tak ja gadam, no. Myślę, że on automechanik by nie zrobił, ale jak jest trzeba i z rodzinnych, i z piłkarskich, tak on jest zawsze jest dużym człowiekiem i chce pomóc. No, trener Woźniak, top w takim razie, laurka wystawiona od ciebie. Wróćmy może do twoich początków, bo zaczynałeś w swojej chyba rodzinnej, tak, Senicy, z tego co kojarzę. Później odeszłeś do innej akademii, odszedłeś, ale następnym etapem były Wyspy Brytyjskie. Trochę na tych wyspach siedziałeś. I jak byś ocenił właśnie tą swoją przygodę z Wyspami Brytyjskimi? Myślę, że był w Anglii 7 lat, no i dla mnie po piłkarskim lub brankarskim
keby do tej Anglii nepojechal, tak myslím, že nehrajem na takém poziomie, akým hrajem. Dužo mi to dalo, no 16 letách, mal 16 let, keď to odchodil z domu i musel sám, že no, byl sám, moja rodina byla na Slovácii. No i učil som sa za Dužo, či po pilkárskem i dla života. Musel som začať jedzenie zrobiť, také všetky rzeczy v życiu, nie? Prawdziwe życie. Tak. No i mieszkal u rodziny, ale nie jest to to samo. No ale najlepiej dla mnie było, że tam w Anglii jest, czy już Peterborough, było to, że mieli treningowe centrum, albo po polsku teraz na przykład co widzę, chcę stawać. No i dla mnie ja tam o 9 przychodzili do 16 godziny. No i robił treningi, mal silownię, mal wszystko. No i v ten Peterborough to ešte bolo na OK požomie, ale ak už do derby pojechal, tak v derby už bylo všetko. Tam mieli bardzo dobře varunky i do tréningov, i do obnovy biologičnej, fyzio, trenéži motoroční. No i ja tam ľúbil za Dužo byť. I za Dužo mi to dalo, lebo mal duže času na trénovanie. No i myslím, že tam v derby spendil také a mi najlepšie roky žitia by som nepovedal, ale bardzo, bardzo dobře žitie tam je, ale byl tam bardzo zadovolený. No i byl na vypojičaniach, čo jedno vypojičanie dobře zošlo, i druhé nedobře, ale tak dostal sa do pievži družiny v derby, kde mohol byť s top legendami. No ale dla mňa myslím, že to žitie v Anglii a za Dužo mi dalo do žitia do teraz do od nastepných 10 rokov. Musel všetko sám zrobiť, no i ja gadám, no myslím, že dla mňa to bolo bardzo pozitívne. Ja tylko zapytam, no ten czas v Anglii, mimo že to bolo U23, pravda? To jednak, tak jak powiedziałeś, dla ciebie to był duży skok i przeskok jakby pewnie jakościowy, no bo jednak angielska piłka i przede wszystkim centra treningowe, tak o którym ty wspomniałeś, tego czego my nie mamy na Widzewie. I właśnie do tego chciałem nawiązać, czy ty jako bramkarz odczuwasz właśnie to, że my w Łodzi mamy problemy z tym, że zespół niekoniecznie ma gdzie trenować w każdych warunkach i o każdej porze takie, jakie by nam pasowało. Widzisz tutaj dużą różnicę na niekorzyść tego, co tutaj jest przede wszystkim w Łodzi, bo jednak jest dużo klubów w Polsce, gdzie te ośrodki już istnieją, ale no w Anglii wiadomo, że ta różnica na korzyść Anglii jest bardzo duża i o to chciałem zapytać. Czy ty jako bramkarz pierwszego zespołu odczuwasz duże braki w tym? No, ja w derby byli w pierwszej drużynie po te, ale samozrejme, pierwsza drużyna akademia mala to ten samý tréningový ośrodek. Ale dla mnie myślę, że we Widzewie, no tak z Widzewa trzeba do uwagi zabrać, że Widzew miał problemy. Myślę, że 8 lat temu finansowe, no i teraz to musieli zbudować za poznowa. No i mam nadzieję, że to słyszałem, tak ten ośrodek tréningový jest naplanowany. I myšleno tak, myšle, že dla pilkážov je to bardzo, bardzo počemné, no my mieli sňadanie, objad, všetko, ale zase byl v kluboch, kde nebol taký ten tréning ošrodkoviny, keď byl napríklad na vypojičaniu v Hartlepooli, no tak vyzelem všetko, no i dla mňa je to bardzo, dla pilkážov bardzo vážne, dlatego, že je tam ten čas sa dá spieniť i dá sa lepej popracovať. Ale myślę, że no, napríklad máme avet na stadióne, kde chodíme do silovne, takže máme silovne i tak, no gádam, tam je z teba, aby to bol proces. No i myślę, že ten klub to vie i chce na tom popracovať, čo je bardzo pozitívne. No i jak z mojej je to bardzo vážne i dla mladých pilkažov i dla tých storí. No dlatego, že je tam možlivosti na tréning i na takú, myslím, že na tú jakosť pilkársku zlepšovať i poté samozrejme je to lepe do to the future.
No tak, wszystko jest na miejscu przede wszystkim. Tak, tak. Jest to na miejscu i jest to załatwo jest to można zrobić. No, można na to boisko iść, zrobić nejaké extra robotu, co napríklad tých trilkaři potrebujú. No teraz je to trocha trudnejšie, ale ja gadám, klub chce zrobiť i to je bardzo pozitívne, že už majú plán i chcú to zbudovať. Lebo myšľa, že je to trudno zrobiť všetko zaraz, i jak Vidzev napríklad mal históriu, no, že jak tam bylo ten problém i tak, tak teraz musí byť krok po kroku. Czy tak jak wspominasz tutaj o historii, czyli rozumiem, że historię naszego klubu masz, dobrze jest ci znana i wszystkie te dobre i złe momenty masz w jednym palcu. Tak, tak, wiem, no. Tam jest, ja gadam, tam jest bardzo trudne, że jak tam była sytuacja finansowa i jest to, no, ten klub się musiał zbudować, nie, od czwartej ligi. No i jest to bardzo, bardzo trudne, a nie może wszystko być razem, lebo trzeba financie, no i trzeba taki proces, no. Teraz jak ekstra klasa, tak już myślę, że już jest financie na to, aby się to trochę zaczęło budować. No tak, tym bardziej, że czasy nie są łatwe i wszystko jest dużo droższe niż było kiedyś. To tak. Ja chciałem się ciebie zapytać o sportową ciekawostkę i sekret. Sekret tych 11 czystych kąt w Ekstraklasie. Bo no na pewno jest pewnie ten sekret jest błahy i nie ma tutaj za dużo co powiadać, ale może sam powiesz coś ciekawego na ten temat, no bo na pewno jest to wynik godny podziwu. Tak wydaje mi się, że na ten moment jesteś topowym bramkarzem Ekstraklasy. Tym bardziej w zespole, który był no jakby nie było przez wielu fachowców oceniany jako zespół, który spadnie z Ekstraklasy, a tutaj jesteś ostoją naszej bramki, naszego zespołu. Nieraz nas ratowałeś w różnych sytuacjach i raczej 11 kąt to nie jest przypadek. Czystych oczywiście. No, dla mnie myślę, że jedno z takich ważnych jest dobra obrona i myślę o obronie jak całą drużynę, dlatego, że bronimy jej od napastnika i tak, ale myślę, że také, no, s tou družinou, no, vieme, čo je z toho moje mocné stránky, čo je z toho obroncov i poté v tých mačoch, no, niektorých mačoch možno mohol som mať viacej čistých, no, v nejakých mačoch nemuselo byť to čisté konto, no, ale myslím, že ten čisté konto je také dla celej družiny. Celá družina musí bardzo trudno popracovať, no, i ja tam som potom dlatego, že keď tá družina už nezrobie, tak ja jestem taký ostatní obronca, by som povedal. No i neviem, no chcel by som mať ešte viacej trocha. Ale Właśnie chciałem zapytać, w jaki wynik celujesz, jeśli chodzi o czyste konta w tym sezonie, no bo już mamy 11, to myślę, że te 15 jest w zasięgu. No tak mohlby som povedať 15, no chcelby som 20, nie? A jaki jest twój najlepszy rekord, jeśli chodzi o czyste konta? Nepamätám, ile mal na vypojičeniach, tam nemal za dužo, ale tam grálem za spátkový klub, okay. Takže tam mal dužo intervencií. No, no tak. Tak, tam myšiel, že za dužo nejaké meče. No v Senici mal 6 čistých kont za 24 mečov a v akadémii tiež nemal za dužo. Čili bude rekord v Łodzi. Teraz myšiel, že teraz je najlepšie, no, v mojej kariére. I mám nádeje, že ešte bude viacej. No. Myślę, že taký 15 do 20 by som bol bardzo zadovolený. No ja też taką mam nadzieję i na pewno wszyscy tutaj słuchający. Też ja tylko powiem, że oczywiście kibice, którzy są tutaj na Twitterze, jak najbardziej zapraszamy was do zadawania pytań naszemu gościowi. Na pewno będzie chętnie na nie odpowiadał. Nie tylko my tutaj jesteśmy od rozmowy, także jeżeli ktoś ma ciekawe pytanie i chciałby porozmawiać, to zapraszamy do zabrania głosu. Sławek. No właśnie, mówisz, że jesteś takim ostatnim obrońcą. Trener Niedźwiedź chce, żebyś się grali od tyłu piłką, bardzo często z wykorzystaniem twojej osoby. I powiedz, duża była dla ciebie to zmiana, praca z trenerem Niedźwiedziem, właśnie te granie od tyłu piłką, gdzie musisz cały czas być pod prądem, nazwijmy to tak kolokwialnie.
I czy to dla ciebie jakiś był problem, coś takiego, czy wręcz przeciwnie, tobie taka gra odpowiada, bo czasami uruchamiasz naszą akcję bardzo fajnym jakimś przerzutem, podaniem, i mam wrażenie, że ta gra nogami jest twoją dosyć mocną stroną. W Anglii by się powiedział, że to była taka moja słaba stronka, gdzie w Anglii chcieli, aby głównie w akademii, lebo tam nie grałeś aż tak na wyniki. No i ja przyjechał ze Słowacji a ja na Słowacji nogami nigdy nie grałem w życiu, nie? No i w Anglii to chcieli trochę zlepszyć i gadali, że trzeba na tym popracować, no ale za dużo jestem pracował, jak gadam, byli bardzo dobrzy ośrodek treningowy, hlavne derby, no i zabral pilky, mieli tam boisko ze styčnou vnútri, skované s stenami, no i kopalo stenu, no i poté vychodzol na boisko, mal 20 pilek i triafal punkty, aké som chcel, no i poté toto bylo i potom pod presiou, jak byl v pievži družine, tak malé gry, dužo sme grali, no v brankážem chceli, no tak myslím, že krok po kroku som na tom robil i pracoval. No v Senici potom byla taká situácia, že tréner chcel, aby sme grali, ale závodníci nechteli. Pamätám, že tréner do mňa kričal, aby som dal šrotkovému obroncovi pilku. No a šrotkový obronca na mňa len tak zobačí a gláda, že nie, že nedáva, že proše, že nedávaj mi ju. Tak sme mali takú zábavku, že zavšie on gládal, že chce grať, chce tak, ale mal možno jedného závodníka, do ktorého mohol grať, lebo vedel, že sa mi pokazuje, on gral v Polsce za Jageloniu, no ale po tej šrotkovi nechceli, no tak tam zadužil som kopal dlhých. Ale teraz, no bylo to trocha taká zmiena, dlatego, že tréner Nedvěď chce grať, ale myslím, že tí závodníci vedia, co chce grať, no i mám dužo možlivosti na ten maču. I je to také, dla mňa to je bardzo latvejšie. Dlatego, že mám možlivosti i Je to latvejšie, no tiež treba zrobiť tie dobré decízie, ale tiež trénujeme i s trénerem Vozniakem, i s trénerem Nedvedem na tom, i gádame pred tréningem, po tréningu i analyzujeme, čo by mohlo byť lepé, no i ja chcem pracovať na tom i chcem grať takým štýlem, jak tréner chce, lebo je vidieť, že myšľa, že nás to dobře to je tam za tým, nie je to len tak, že gráme, aby sme grali, ale je tam za nimi, že chceme grať, aby oni trocha vychodzili tak i mali dužejšie prešenia, no i treba niekedy dla mňa zmieniť. Ale no, pracujem na tom i chcem byť ešte lepší. Chcem zlepšiť tú gru nogami, lebo je to bardzo vážne v modernej pilce. No i je zvidieť napríklad, ak Manchester City graje, nie, že bez Edersona by tak grať nemohli. No i chcel by som ešte lepej, no i pracujem každý deň na tom trocha, čeba nogami. I je to také, no myslím, že bardzo vážne dla mňa, ale tak myslím, že teraz i brankáži sú takí trocha i šrotkoví obronci, niekedy i pomocníci. Takže pracujem na tom, no ale zavšie dla mňa je najvážnejšie, aby brúnenie branky, no. Wiesz, w dzisiejszej piłce to i asystę możesz zanotować, jak nawet nie bramkę. No. Tak, można w jeden dzień, bramku jeszcze nie mam, ale można w jeden dzień. Ale wszystko przed tobą, wszystko przed tobą. Wiesz, tak. jak my awansujemy do pucharów i będziemy przegrywać, to zawsze z rzutu rożnego gdzieś możesz, wiesz, zdobyć no taką bramkę. A my lubimy wygrywać mecze w końcówkach. No, ja widziałem, pamiętam, że z Legią ten mecz, jak grali na sercu Łodzi, i bylo ešte 10 minút extra i tréner mi posielal na žud rožný, nie? I potom musel dávať taký šprint naspäť do bránky, nie? Takže mám nádej, no chtiel by som, očivište chtiel by som, aby sme vygrávali zavšia, aby sme nemuseli na žud rožný, ale ak zješ teba, tak by som chcel, no v Anglii brankaži robili dužo finalizácie, takže mám nádej, že keby tá pilka, že mi tú pilku mám pod kontrolou, tak by som mogol zdobiť bránku. Oczywiście, myślę, że to wygląda naprawdę nieźle. Oczywiście czasem zdarzy się błąd, jak na przykład ze Śląskiem, ale ten błędów nie popełnia, który nic nie robi, więc cały czas odważniej do przodu myślę i będzie tylko lepiej. Wspomniałeś o Edersonie. Masz jakieś wzorce, jakichś idoli bramkarskich?
Ja miał Edwina van der Sara, jak był młodszy, jak wyrastał, lebo on się mi bardzo, bardzo sa mi podobal. Už mal tak 37-8 lat, ale myslel, že jeho, jaký on grál i na pilce, i mimo pilky, taká, z neho išla taký relax dla obroncov, že viedzeli, že on tam je, no i bardzo sa mi to podobalo. Tak, Van der Sar, kawał bramkarza, trzeba przyznać. Wróćmy jeszcze do tych Wysp Brytyjskich. Wracasz z tych Wysp Brytyjskich do domu, można powiedzieć. Duże było rozczarowanie twoje, że wracasz na Słowację do swojego macierzystego klubu, czy po prostu wróciłeś, bo chciałeś grać przede wszystkim i regularnie i się odbudować, tak? Regularną grą. Ja zrobił decyzję, dlatego że miał drużynę, która mnie chciała na spowowanie w trzecim poziomie angielskim. Ale wiedział, ja już wiedział, że potrzebuję grać. No jeszcze i Derby gadali, że można mi dają Mabu, ale oni mali wtedy finansowe problemy. Także a ja wiedziałem, że potrzebował grać. No, był na wypożyczeniu w Hartlepooli, gdzie miał bardzo zły okres i piłkarski, i niepiłkarski. I wiedziałem, że potrzebuję grać. I to było dla mnie główne i chciałem grać. Mal taką tu, był taki głodny, aby się grał. Dlatego, że i w derby jak był, tak był trzecim bramkarzem, drugim, nie zrobił debiutu, no i był tam długo. I wiedziałem, że jak chcę zrobić dobrą karierę, tak potrzebuję grać. No i ta Senica była taki powiedziałbyś, krok wspięć, ale išiel som tam z tym, żeby się chciał w Senici chcę zdobyć dobrze sezony i potem można iść do lepszego klubu, do lepszej ligi, co się mi zadarilo. No Widzew był taki trochę, to był taki szczęście i tak, no szczęście w nieszczęście, dlatego że Widzew miał kontuzję bramkarzy, ale išiel do Senice z tym, że dobrze, będę grać, ja si chcę, aby ja się wiedział dla siebie, że mam jakość i że mam zaufanie w siebie. No i zrobił tu decyzję. W Senici byli finansowe problemy, ale dla mnie był w domu i wrócił się dlatego, że ojciec miał jakieś problemy ze zdrowiem. No i dla mnie to była trudna lub łatwa decyzja, by się powiedział. Trudna w tym, że mienił się kraj, wrócił się dosyć na Słowację, ale łatwa w tym, że potrzebował się grać. No i bardzo dobrze mi to, myślę, że bardzo dobrze decyzja. Ja chciałem nawiązać do tego transferu właśnie, bo tutaj Tomasz Wichniarek, czyli dyrektor sportowy naszego klubu, wspominał chyba, jeżeli dobrze pamiętam, o tym, że gdyby nie problemy finansowe twojego byłego klubu, to raczej tego transferu by się nie udało zrealizować. Myślę, że nie udało, dlatego że wiem, że Senica by pytała duże pieniądze, co by nie było trzeba zapłacić. Ale tam byla, lebo myśmy bojowali stale o tu top 6, nie? Ale to, że oni byli bardzo, że nie ma finansowe problemy, tak mogł som iść za darmo. No a nie wiem, ile widzę by mogł zapłacić, keby chcel. No i było to takie, że tak, no, keby nie byli finansowe problemy, tak myślę, że można by się nie udało, no. Można by się dograł sezonu w Senicy. Ale na nasze szczęście trafiłeś jednak do naszego klubu i dzięki Bogu, że tak się stało. Powiedz, trudno było dla ciebie tak wejść od razu do bramki, bo jednak przyszedłeś w tym trybie awaryjnym, Kuba Wrąbel kontuzja, Konrad Reszka kontuzja i ty musiałeś być takim strażakiem, jak to w Polsce nazywają często. No trudno mi się powiedział, no, dlatego że ostatnich 10 meczów walczyło się o awans. Čo nebolo, že sa valčilo o šrodek tabulky, možná play-off, no valčilo sa o avanš, bolo druhé miesto, ale Arka bola blízko. No i slyšalem, no, keď tu přijechal, bylo to bardzo trudné, dlatego že Kubák, jak viem, tak bardzo dobře gral v tej runde i zrobil takú trudnú kontúziu i potom Hreška zrobil tiež v tréningu. No i bylo 10 mačov i bez brankáža, no byl mladý brankáž i to je bardzo trudno i dla niego i dla drużyny, no lebo walczy się o awans, jest to bardzo ważne, no i on nie zagrał dużo w piłce jak w pierwszej drużynie, no i dla niego by to nie było łatwe, ale
dla mnie, jak gadam, było to trudne, ale jak już wychodziło na to boisko, i mogę powiedzieć, że trochę nogi, że mi triasli ten pierwszy mecz, dlatego że ile kibiców było i ta atmosfera była bardzo dobrze, stichy, no i było ale czuć také, že by ten myślał, że tam nie wygrali mecz w jakichś 3-4 kolach, można 3-4 mecze się nie wygrało. Ale dla mnie, no, jak powiedziałem, no, dla takich meczów chcę grać. Grałem w piłce dla takiej atmosfery. No i możę powiedzieć, że to była bardzo, bardzo zadowolony jestem był, jakśmy wygrali ten pierwszy mecz. I potem już jsem się czuł, że od meczu był lepszy. Każdym meczem, że jestem był lepszy i bardzo lepiej bronił. Czyli tak można powiedzieć, że byłeś przygotowany na to, że przychodząc tutaj będzie to, co bies na trybunach, czyli pełny stadion, to czego pewnie każdy piłkarz oczekuje. Pewnie jedni z najlepszych kibiców w Polsce. Czy był to dla ciebie duży szok, że jednak mimo wszystko no, przychodzisz do jednego z największych klubów w Polsce i no, na pewno jest to duży przeskok, jednak mimo wszystko trzeba się przestawić, bo no, trzeba sobie powiedzieć, że chyba na Słowacji ta piłka aż tak fanatyczna nie jest, prawda? Tak, tam nie jest. No, tam była, ale to tak 20-30 lat temu, no, to kiedy był młody. Ale dla mnie widziałem wideo, ale jest to bardzo duża różnica być na tym boisku i stać w tej bramce i widzieć wideo lub tak. No, jest ta atmosfera była bardzo, bardzo... myślę, że bardzo dobrze jest słabo powiedzieć. No, ale dla takiego klubu mi gadałem do mnie było, wyślał mi Christian Bielik mi wyślał wiadomość, jak był na medycznych, a że on już to rano widział, nie? Z nim się znam z Derby County. No i dużo, dużo ludzi mi powiedziało o Widzewie, jaki duży klub z historią, ze wszystkimi, no i o tym, jak co się stało ostatnich 10 lat. No i potem już to było na mnie, aby na tym boisku czym pomógł chłopakom k tym awansie. No oni walczyli celý sezon. Ja jsem walczył 2-3 miesiące. A udało się, no. Jednym słowem można powiedzieć, że poczułeś się w meczach domowych, jakbyś z powrotem wrócił do Anglii, bo wielu mówi, że serce Łodzi to takie polskie Anfield Road. Można być. Na Anfieldzie nie grałem i nie byłem. Byłem na Old Traffordzie i tak i z U23 z pierwszą drużyną. I to było bardzo dobrze, ale myślę, że w Polsce ta atmosfera trochę jest różnica, dlatego że jak tu jeździ pirotechnika i kibice śpiewają cały mecz. W Anglii myślę, że to tak było, że są zrywy. Chorusi. Tak, byli chorusi, ale już tam pirotechnika nie jest, dlatego że to jest nielegalne i mogłoby być ban na całe życie, na mecze chodzić, jak przyniesą pirotechniku. No i nie jest to taka atmosfera, że celý mač. No myślę, że na takich dużych klubach jak Manchester United, dlatego, że dużo tam nie chodzi tam taki tí ultras kibice, viac jest taki, że kibice z całego świata. No ale w Polsce myślę, że ta atmosfera jest bardzo dobra i bardzo se mi, bardzo lubię. No i taką tu pirotechniku i tie, jak czyli na przykład robię tie duże, myślę, że ten ostatni mecz z podpozycji, nie? Tam było taki duży tak. darty. I to dla mnie, jak to widziałem, to było był bardzo, jak to możemy powiedzieć, taki zrobiło wrażenie na tobie. Tak. Czyli Henry Żerowas woli tak klimat na kibicowania polski niż angielski. Myślę, że to jest taka różnica tam, no. Myślę, że różnica, ale dla mnie jak piłkarza bardzo lubię w Polsce, dlatego że ta atmosfera jest taka, że masz trochę więcej adrenalinu. No ale zase w Anglii nie grałem mecz na przykład na Anfieldzie, no albo nie grałem mecz można w Championship, no można tam by była różnica, ale co widziałem, nie jest to takie tuto w Polsce na Widzewie, śpiewają kibice cały mecz. I cały mecz jest jaka atmosfera i dla mnie i dla nich, nie? Tak na marginesie tylko dodam, że w Polsce pirotechnika teoretycznie też jest nielegalna, także wiesz. Teoretycznie, tak, ale myślę, że na każdym meczu jest.
Ale v Anglii je tak, že zrobili bany, no. I už tí ľudia už sa boja, nie? Lebo jak je ban na celé žitie, alebo na 50 lat, tak to je za dužo na meče. Ale ja poviem, Henry, že jedyna różnica, przepraszam, Sławek, jeszcze jedną rzecz powiem, że różnica między innymi klubami w Polsce a Widzewem jest taka, że u nas na stadionie śpiewa cały stadion praktycznie. No to jest druga rzecz, że myślę, że Widzew, ta atmosfera na Widzewie jest specyficzna i myślę, że bardzo specyficzna tym, że każdy mecz jest 17-18 tysięcy kibiców, każdy mecz. Nie myślę, że jak grał z Jagiellonią, tak można była 16-17 i te warunki były bardzo, bardzo złe. No ale jest to bardzo... To taki każdy mecz jest tak samo i każdy mecz, ta atmosfera jest myślę, że bardzo, bardzo dobrze. No, możemy powiedzieć, że z pozycji ta atmosfera była, myślę, że jak mi, jak oni zdobyli bramkę na 1-1, tak, tak cicho jeszcze nie słyszałem, nie? Ale może być, że na Widzewie jest bardzo specyficzna i da się powiedzieć, że jedna z można i najlepsza w Polsce. A pewnie masz kolegów piłkarzy u siebie w kraju i pytają się często ciebie właśnie o ten klimat na Widzewie, o tych kibiców, o tą atmosferę. Zazdroszczą ci może troszkę? No tak, myślę, że i chłopacy, co grają w Polsce, jak był na Słowacji, tak do mnie gadali, że jest to trochę, że zazdrosny, że na ich meczach tak nie jest, jak na Widzewie, każdym meczom. No i myślę, że na Slovácii, no tak na Slovácii nie je za dužo atmosféry na tých mačoch, možno tak Slovan, Dunajská Streda, no ale je to ružnica, no i čo mi viem, že čo mi ľudia gádali, tak, je to trošku zazrosný, ale je to, no je to tá družina, nie, je to tá história tej družiny, jak ten klub, myslím, že klub robí bardzo dobrú robotu, i napríklad Martin Taročínsky, i celé média, aby tí kibici napríklad, aby teraz bolo 18 tisíc kibicov, ale aby ich za 10 rokov bolo tak samo. Že aby dochodíš do školy, závodníci s decami klub robí dužo dobrej roboty i to sa mi bardzo podobá. Na Slovácii tak nebylo, no i v Anglii tak bylo, tie communities, čo to nazývalo, no ale túto klub to robí i myslím, že tí kibici stále bendo taký samo. A na Słowacji jaki sport jest najpopularniejszy? Hokej, prawda? Mimo wszystko chyba numer jeden. Myślę, że piłka lub hokej. Ono jest tam różnica, że jak się zadarzy na przykład słowackiej drużynie w piłce, tak jest piłka numer jeden. Jak z hokeju, tak hokej numer jeden. Ale myślę, że piłka jest numer jeden, dlatego że jest to taniejsze a łatwiejsze do grania. No, trzeba boisko, to tych boisk jest więcej. No, hokej jest trochę trudniejszy, no. No w sumie my Polacy i wy Słowacy to jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo podobni. Jesteśmy wszyscy bracia Słowianie, nazwijmy to. I u nas też tak często jest. Na przykład skoki narciarskie, które nigdy nie były popularne za mocno w Polsce, po Adamie Małyszu, który wyskoczył i później po następnych skoczkach, to skoki narciarskie w zimie stały się sportem numer jeden, więc pewno podobnie jak na Słowacji. Jeżeli jakiś sport osiągnie sukces, to wtedy jest duża popularność, prawda? Tak, ale myślę, że tak hokej i piłka jest tą tak numer jeden i potem jest tą sporty, ale tak samo. Oczywiście i ale gadam, no ta piłka jest łatwiejsza i taniejsza do grania, no. I dla rodzin, dla rodziców. Takže myslím, že tá pilka je také numero jeden, no i hlavne po covide, i čo bolo cez covid. Myslím, že tá pilka je, no, teraz je pilka numero jeden. Słuchajcie, kochani, cały czas możecie zadawać pytania do naszego gościa. Jeżeli macie jakieś pytania, zgłaszajcie się śmiało. Jesteśmy ciekawi też waszych pytań tutaj do naszego gościa, więc śmiało. Powiedz mi, Heniu, ten Widzew to najlepszy okres w twojej karierze? Możesz powiedzieć tak z pełną odpowiedzialnością, że ten Widzew to jest ten czas, w którym czuję się najlepiej i wyglądam najlepiej w tej bramce? No, tak. Na 100%. No i
Czułem się najlepiej. Myślę, że jak z trenerem Woźniakiem popracowali na nejakých rzeczach i z trenerem Niedźwiedziem i myślę, że grałem swoją najlepszą piłkę, ale wiem, że możemy grać lepsze. I pracuję na tym, aby som bol každým mačem, každým tréningom lepší brankář, no i očivište mám nádej, že to pokážem ve Vidzevie i v tejto sezóne ešte, že možno byť i lepším brankářem. To ja chciałem zapytať o to, czy było zainteresowanie twoją osobą v tym okienku transferowym. Jeżeli tak, to z jakich krajów? To jest zapytanie do Wichniarka. Byl, myślę, że tam był jeden interes z Austrii, myślę, ale tak, to jest, no, piłka jest biznes, ale nic nie było, także jestem zadowolony, że jestem w Widzewie, no i teraz jest główny fokus na te mecze, no, do końca sezony chcemy skończyć co najwyższe, można i Europa, no, zobaczymy, ale chcemy mieć co najlepszy najlepsze miejsce w lidze. A ja chciałem zapytać, czy jest jakaś liga twoja wymarzona? No pewnie angielska, chociaż nie wiem, bo wtedy byłeś bardzo młody, więc trafiłeś tam też, bo chciałeś grać, ale czy masz taką ligę, którą w której uznałeś sobie za cel, w której chciałbyś się znaleźć, albo może jakiś klub, do którego chciałbyś w przyszłości trafić? No, Premier League jest dla mnie ta liga. Jak Adam o Edwina van der Sara všem tak sledovali, obzorovali. Manchester United som obzoroval, aj byl mladší. Ale myslím, že teraz je tak, jak zmýšľam, tak i hispánska La Liga je bardzo dobře i v Loska. No, je i lepá pogoda, jak v Anglii. Takže zobačí mi. No, jestem tak, nie jestem, že muszę grať v tej lidze i tak, no, ale myslím, že Premier League by som povedal, že je taká najlepšia liga na svete. No i mám nádej, že sa tam vrútim, ale tak zobačíme, je to celý proces i gádam, ja chcem byť lepším brankážem i zobačíme, jak se mi udaje. A reprezentácia Slovácii, povedz, tutaj v tým temáte, jak byš musel vypovedieť, jest cały czas twoją ambicją, żeby zagrać w tej reprezentacji jako ta jedynka, żeby wywalczyć swoje miejsce i reprezentować swój kraj? Tak, dla mnie to jest, myślę, że bardzo ważny taki target, nie, dla mnie. Chciałbym, no, myślę, że dla każdego piłkarza reprezentować swój kraj jest najlepsze, co może być, no i dla mnie to jest tak samo. Chciałby się grać za Słowację, no ale teraz jest bardzo dobrzy brankarzy, no i Dubravka, który gra w Premier League, no i Marek Rodak, który ma mecze w Premier League, no dwa razy wywalczył awans z Fulhamem do Premier League, no i jest bardzo dobrze, myślę, że brankarzy jest post, który jest bardzo dobrzy na Słowacji, no i z ekstraklasy Feroplach tam był, teraz i Filip Holec, myślę, że ma 1-2 starty za Słowację, ale tak, ja na siebie się ogladam, no i chcę walczyć o to, no zobaczymy, jak to będzie. Teraz tam był pierwszy raz, mam nadzieję, że i następni miesiący, jeszcze nie wiem, co będzie, ale mam nadzieję, że wybuję to numer 1 na Słowacji. No jestem przekonany, że jeżeli uda się Widzewowi awansować do pucharów, jakichkolwiek w tym roku, co za tym idzie, będzie to też twój duży wkład w to, to na pewno jeszcze kolejna szansa się pojawi. No tak, no ja robię swoje i zobaczymy, no myślę, że trenerz Słowacji on ogląda mecz, można brankarski trenerz. Nie wiem, jak tam byłem, że oglądają mecze, statystyki, wszystko widzia. No i mam nadzieję, no, że tam myślę, że teraz za 3 tygodnie jest Kadeš. No tak mam nadzieję, że tam pojecham. No jak nie, tak robię swoje i chcę, jak mówiłem, chcę być lepszym brankarzem każdy dniem i to jest taka moja priorita, no i ta Słowacja jest bardzo dobry bonus i chciałem być częścią tego.
No ja osobiście nie mam wątpliwości, że kiedyś zobaczę mecz reprezentacji Słowacji w bramce z Rawasem. Na pewno prędzej czy później to nastąpi. A powiedz, bo dużo się mówi o tej atmosferze w drużynie naszej, że jest wspaniała. Oczywiście atmosferę budują też wyniki. Wiadomo, ten sezon jest fenomenalny dla nas. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, na przykład kto jest największym kumplem, przyjacielem Henia Rawasa w drużynie i dlaczego to jest Serafin Szota? A jeszcze jedno zapytanie. Kiedy graje Słowacja, a ja graję w bramce i z Polskiem, komu by pan kibicował? Komu ja bym kibicował, powiem ci, no, kibicowałbym, żebyś nie stracił za dużo bramy, Heniu, no. Dobrze, dobrze. Tak 0-0, nie, Mać? Nie, no, tak myślę, że Serafin Szota, no, on jak już przyjechał do Widzewa, tak on już był jakby we Wisle Kraków, tak tam grał z Slovakmi i jeho trenerem byl Gula, ktorý je Slovak, takže on už ma trocha viacej rozumiel. Môj polský ešte nie je najlepší. Učím sa pomaly, ale je bardzo trudný. No, je podobné rzeczy. A on mi trocha viacej rozumiel. Ale i Serafín Šota by som povedal, no i Ernest Terpilovský je sme. I trocha i Jakub Sipek, ale on je taký... Čili sami mladí, Henrič. Nie mladý, no. Tak ja jestem jak ich otec, nie? Nie, žartujem. No ale i s Markem Hanovským napríklad, no on je z Čech, tam je to bardzo podobné, no i myslím, že taký najlepší no ze Serafinim Šotem jestem i na pokoju i tak, i dužo, dužo času. Ale myslím, že tak s viacerými závodníkami mám bardzo dobré relácie. Mohol by som povedať, že Šota je taký najlepší, no ale už myslím, že už je taký, Ernest je tak trocha za nimi i Marek Hanovsek. Takže musí trocha on popracovať na... Ale tak zase z Wrocławiu mi bardzo pomogol, tak musím mu ešte ten obiad zakúpiť. Áno, tak, faktycznie. Ale mówisz o tym, o języku polskim, ja uważam, że mówisz fenomenalnie, jak na ten czas, który jesteś u nas w kraju, to życzyłbym każdemu piłkarzowi, który przyjeżdża z zagranicy do naszego klubu, żeby w tak szybkim tempie mówił tak dobrze w naszym ojczystym języku. Przede wszystkim swobodnie. O, dla mnie myślę, że ja mieszkam tak 20 minut od Czech, tak jest to tam takie ten słowacki, czeski, trochę angielskiego myślę, że jest to trochę podobnie, ale jeszcze się uczy ten język, no jest to bardzo ważne dla mnie, dlatego, że aby i zawodnikom zrozumiał i aby trenerowi zrozumiał, myślę, że dużo mi pomogło i jak się tłumaczył po miesiącu lub dwóch, się tłumaczył zawodnikom, którzy nie gadali po polski, z polskiego do angielskiego i to mi pomogło, ale tak, učím sa i chcem sa zdokonalovať, no je to, ja gadam, je to také trudné. Viadomosti je to bardzo trudné dla mňa, ale už myšľa, že už trocha takých rzeczy viem i viem napríklad, jak je na slova po slovacky, ale napríklad Serafín Šota i Ernest Terpilovský sa mi niekedy smejú, nie? Robia žarty, keď niečo povie, je to trocha po slováckym jazyku, tak majú dužo, dužo dużo się mi śmiają, nie? Tak do nich gadam, że aby oni po słowacki gadali, że też to by był dramat. Tak, tacy są mądrale, a sami nie potrafią po słowacku za mocno. Właśnie. Tutaj, no, najlepiej jest, że Jakub Sipek nie gada dobrze po angielsku, no tak on się mi nie może śmiać. Lebo on gada jeden jazyk, nie? NSD, Serafin jest to OK, no oni po angielsku dobrze gadają. To co, Sypkowi lekcji udzielasz angielskiego, rozumiem, tak? No, chcę i moja żona, ona jest z Anglii i tak, ale on nie chce, no on gada, że on wie, ale nie wie, on tak bardzo słabo. Tak, ale dobry chłopak. A uważasz, że ten język angielski w dzisiejszym futbolu jest bardzo potrzebny dla piłkarza? Bo takich historii, gdzie piłkarze wyjeżdżają za granicę i nie mają kompletnie pojęcia o obcym języku, chociażby angielskim, jest bardzo dużo. Myślę, że najlepiej jest znać ten język w takim, gdzie grajesz. No, tak.
jest to bardzo trudne, no, dla Hiszpana przyjechać do Polski na przykład i gadać ten język. No, dla mnie jest to trochę łatwiejsze, ale myślę, że tak, angielski minimalnie musi być, dlatego że ten, myślę, że ten piłkarski, o czym się gada w piłce, i tak jest podobny. No. I da się to nauczyć, ale myślę, że i dla życia niewiedziałbym się powiedzieć, żebym się tu przyjechał na przykład do polskiego, a nie gadałby się mi po polsku i po angielsku. No, myślę, że by to było bardzo trudne życie. No, ogólnie są takie nacje, które mają duży problem z językami, chociażby Francja, Hiszpania, w tych krajach się nie chce mówić w obcych językach. I też to idzie, chociażby dzisiaj rozmawialiśmy ze Sławkiem prywatnie, to na przykład Badia z Piasta Gliwice, Hiszpan, pewnie znasz, bardzo dobrze mówi po polsku i to jest jeden z rzadkich piłkarzy, którzy naprawdę do tego się przyłożyli, a jak wiadomo dla Hiszpanów jest to, no, nauczyć się polskiego to jest naprawdę, naprawdę ciężka sprawa. Tak, trudna, ciężka. No, Jordi wiem, że chce trochę się uczy języku i niekiedy jest bardzo żartowny, że powie niečo po polsku i albo wie, co znaczy. I Martin już wie, co znaczy, ale rzeczy po polsku i na boisku, i trochę mimo boiska niekto niečo minulemu powiedział, a ja chcel tłumaczyć, nie? On, že ja viem, že to mi povedal, že tak. Tak som bol taký trocha, že čo sa deje, nie? Ale myslím, že jak chceš, jak ten pilka, že je času, tak sa ten jazyk dá naučiť, no, ale je to třeba trocha roboty do toho. No tak, właśnie, a nie każdemu się często chce. A... No ja sobie tak myślę, że z perspektywy piłkarza, jakby tak człowiek siedział w szatni, I koledzy z drużyny coś tam mówią. Tak, jesteśmy. Koledzy w szatni coś mówią do ciebie, a ty nie wiesz za bardzo, o co chodzi. To... Henryś, czy ty mnie słyszysz? Halo? Tak, jesteśmy. Aha, bo myślałem, że tutaj Sławka nie było, przepraszam. To w takim razie, to ja chciałem zapytać, bo widzę, że Sławek chciał się zabrać głos, ale chyba ma jakiś problem z połączeniem. To ja zapytam o twoją relację i... Jakbyś mógł porównać obu naszych bramkarzy, tych podstawowych, bo tak można chyba powiedzieć, czyli Jakub Wrombel i Henry Śnawas. Wasze różnice między wami i jak wygląda wasza relacja? No bo przyszedłeś w ciężkim momencie do zespołu, no inaczej, może nie w ciężkim, ale w takim newralgicznym, tak? Poważna kontuzja pierwszego bramkarza zespołu, bierzesz na barki coś, co nie jest łatwe, bo graliśmy o awans, na szczęście się udało, ale Jak wygląda wasza relacja? No bo gdzieś wiadomo, że jesteście kolegami z zespołu, ale jednocześnie walczycie o tylko jedno dostępne miejsce wolne w zespole. W pierwszej jedenastce. Pierwszy byś się chciał zapytanie od Zizu. Tak, lebo przepraszam, Patryk. Byłem tam i jak przyjechał do Anglii, tak było, że nie wiedziałem, nie rozumiał, dlatego że to oni za szybko gadali, moje angielski nie było taki, a było to bardzo trudne, no nie wiedziała, jak do mnie gadali i o trenerze brankarzu nie rozumiał, co ode mnie chciał, no i było to bardzo trudne, no i wiem, jakie to jest, no gadam, ten język jest bardzo potrzebny, no teraz angielski język by miała być taki, że główny, no i miałoby się nim gadać, kiedy jest trzeba, ale jak gadać, no dużo piłkarzy nie wie i po angielski, no i przepraszam. I teraz za drugie zapytanie. Z Jakubem Wrombelem mam bardzo dobre relacje. Myślę, że on bardzo dobrze bramkarz i już grał niejakie mecze w Ekstraklasie. Myślę, że na 30 meczów w Ekstraklasie grał. No i w pierwszej lidze. No i było. No, ja przyjechał dlatego, że on mal trudną kontuzję. 8-9 miesięcy. No ale dla mnie myślę, że jak na boisku walczymy o jedno miesto, ale dla mnie to jest bardzo zdrowa rywalizacja, dlatego że mam nadzieję, że i on jest trochę lepszy, dlatego że ja jestem lepszy, jak z nim trenuję i widzę, może się od niego niečo nauczyć. No i myślę, że relacje jest to dobrze. No, ludzie niekiedy myślą, że dobrze walczy o jedną pozycję, tak relacje jest to bardzo źle. Tak to nie jest w piłce. No, walczymy o jedno miesto, no trenerz wybiera zespół. Jak wybierę mnie, tak wiem, że Kuba mnie dopinguje, no i jakby grał on, tak ja będę dopingować jego. Taka jest nasza relacja i dużo gadamy i o pilce, i mimo pilki, i w szatni i tak, no myślę, że tak relacje jest to dobrze między nami.
Ja przepraszam, że się Zgadzam. wciąłem, Sławek, w słowo wcześniej, ale ja kompletnie ciebie nie słyszałem i dalej ciebie nie słyszę. Dlatego zadałem pytanie, bo u mnie Sławka nie ma na linii. Nie wiem czemu, więc chyba będę musiał się połączyć. Na nowo. Dobra. Dobra. No tak, zgadzam się z tobą, że rywalizacja tylko może podnieść poziom na każdej pozycji, czy to w bramce, czy na innych pozycjach w polu. Jak masz dobrego konkurenta, który, że tak powiem, depcze ci po piętach i mocno naciska, to człowiek jeszcze bardziej się mobilizuje i tylko może stać się lepszym. Oczywiście, no i myślę, że bramka jest taka trudna pozycja. Jak gadali w modernej piłce, musimy grać nogami, musimy być taki obrońca, no ale musimy stale na linii bronić dobrze i do środkowania chodzić. No jest to taka, że dużo roboty, no ale gadam, on musi być przygotowany, może się wszystko stać w piłce, nie wiemy, no i on bardzo dobrze grał, no i była kontuzja, no ale nie zrobię nic, no teraz wyzdrowił, już jest zdrowy i myślę, że jak on się wrócił do treningu, tak myślę, że tym poziom tych treningów išiel wyżej. I ode mnie, i od niego, i trener Wozniak już wiedział, że można trochę więcej, jest taka różnica, jak jest młody brankarz. I myślę, że młody brankarz jest bardzo dobrze mieć, ale jest to taka różnica. No i te relacje jest to, jak gadam, no, jesteśmy kolegowie, jesteśmy gadami spolu o pilce, mimo pilki, o życiu, no i dopingujemy się. No właśnie, wspominasz o życiu. Dobrze ci się żyje w Polsce, w Łodzi, tak w ogóle? Dostrzegasz jakieś różnice kulturowe między Słowacją, a życiem na Słowacji, a życiem w Polsce? No bo jednak jesteśmy takimi bliźniaczymi narodami, można powiedzieć bardzo, prawda? No, dużo jest takie rzeczy, które jest to bardzo podobne. Myślę, że kultura i tak myślę, że i tak nie wiem, jak się to powie, cirkiew, katolicy, nie, i tak jest podobno, i w Polsce, na Słowacji, takie te świata, jest to podobne, ale jest tu taka różnica, no, w Polsce w niedzielę všetko zamknięte, na Słowacji je otwarte, ale mnie się tu mieszka bardzo dobrze, no, jest tu tanie jak na Słowacji, co jest dobrze, ale... No tak, bo wy tam macie euro, tak? Tak, ale myślę, że Łódź jest miasto, gdzie ja mam wszystko dla siebie, co potrzebuję. No i jak gadam, no mam tu, grałem za drużynę, która jest z piłkarskiego, bardzo stadium, atmosfera, wszystko. No i mieszkam w mieście, w dużym mieście, no u nas Bratislava jest najdłuższe miasto, a ma tak 600 tysięcy obywateli, nie? A myślę, że Łódź ma tak podobno, można trochę więcej. Tak mam tu wszystko, co potrzebuję w życiu, no i jestem bardzo zadowolony. To super. Może pomówmy chwilę o tej Warcie, o tym najbliższym meczu, który nas czeka, bo już porozmawialiśmy trochę, co było na tej Legii, może o tej Warcie. Myślisz, że ta Warta to taki bardzo niewygodny rywal, bo oni jednak, jakby się spojrzało tylko na tabelę meczów wyjazdowych, no to bardzo wysoko są. Trzeba powiedzieć, że na tych wyjazdach grają bardzo dobrze. Tak, oni myślę, że na wyjazdach mają, myślę, że w tabeli jest to jakiś drugi, tak nie? Myślę, albo można i pierwszy, nie wiem. Tak, albo pierwszy, albo drugi, masz rację. Tak, no, ale myślę, że jest różnica, no, to przyjechają na Widzew, gdzie budu kibice, bardzo dobrze atmosfera, no, myślę, że dla nas to jest i trochę, niekiedy jest to pozytywne, niekiedy negatywne, no, niekiedy drużyny przyjechają tu i chcą grać lepiej, dlatego, że grają w bardzo dobrze atmosferę i niekiedy wiem, że i dla mnie, no, jak piłkarz, to jest takie, że jak grałem w lepszej atmosferze, tak chcę lepiej grać, nie, albo lepiej graję. No i jest to niekiedy... Ale myślę, że mają dobrą formę, no ale wszystko się da się wygrać. No my myślę, że my wiemy i wygrać w domu. I mamy taki to, tam jak grali, tak to był bardzo trudny mecz. I z tego Lenińska, że oni mieli więcej sytuacji w pierwszej połowie, no my dali bramkę, myślę, że w 93. minucie. I wiem, że to będzie bardzo trudny mecz i
i myślę, że dla kibica by mogło być dobrze. No, dla kibica widzimy, jak wygramy, ale oni będą grać pressing, my będziemy grać pressing, no i mam nadzieję, że wygramy ten mecz. No i ale bardzo fizyczny będzie, no, dla zespołu. No tak, pewno zapowiada się dużo biegania. Ten mecz na jesieni, jak sobie przypominam, też był dosyć ciężki. Patryk Lipski nam dał zwycięstwo w samej końcówce. A powiedz, Heniu, bardzo buduje drużynę według ciebie to, że wy potraficie w tej rundzie odwracać te mecze. Odwróciliście ten mecz z Pogonią, goniliście go, goniliście cały mecz, ten wynik. Odwróciliście mecz w Warszawie. To jest jednak taka wartość duża, w mojej opinii. Tak, no, myślę, że odwróciliśmy te dwa mecze. Nie, szkoda, że z Jagiellonią, tam sme, oni zdobili bramku ke koncu meču, ale myślę, že naša družina má charakter. Vieme, čo chceme grať i je to také niekedy, no teraz vieme, že i keď tú bramku zdobíme, máme dužu šancu na výhru, no i keď protivník zdobie bramku, tak vieme, že možno jeden vrútiť po té naši kibice nás spierajú i myslím, že taký charakter je, má tá družina. Že vie mi, že za vše ten mač nie je pregraný lub vygraný. No. Myslím, že viac je pregraný lub remíza, že vždy tam môžeme dať bránku i môžeme odvrútiť. A máš taký meč, ktorého najbardziej žalujesz? Mám na myšli meč, ktorým straciliśmy punkty, a v tvojim zdaniu byliśmy zespołem, który po prostu nie zasłużył, w którym ty uważasz, że też nie pomogłeś zespołowi. Jest taki mecz w tym sezonie, który po prostu w twojej ocenie kompletnie nam nie wyszedł, ale jednocześnie mogliśmy zrobić coś więcej? Myślisz w tej rundzie lub w całym sezonie? No, możemy powiedzieć, że w tym całym sezonie. Myślę, że znajdzie się za takie dwa mecze, które naprawdę, naprawdę można było to zrobić lepiej. A myślę, że Lechia Gdańsk w domie, ten myślę, że to był trzeci mecz w ten sezonie. Początek. Tak. Tam myślę, że tam mogli zdobyć 3 punkty, minimalnie jeden punkt. I jak zmyślam, jakie macie z Górnikiem na przykład, myślę, że z Radomiakiem. O tak, o tak, tak, z Radomiakiem mogli zdobyć. Lebo oni mieli, myślę, że dwie kontry, tak. I dwie bramki zdobili z dwóch kontry, no i my tam mieli dużo szansy, głównie pierwszy połowu i drugą mieli szansę, no i nie zdobili bramku, a oni mali dwie kontry i wygrali 3-1, co myślę, że ten wynik dla tego meczu był bardzo, nie mało to tak być, ale zase możemy gadać, no, że byli mecze, które nie mali wygrać i wygrali, no. Tak, suma szczęścia w piłce zawsze, zawsze równa się zero. Zgodzi się z tym stwierdzeniem? Jak jeszcze raz, proszę? Chodzi mi o to, że w Polsce jest takie powiedzenie, że suma szczęścia w piłce zawsze wychodzi na zero. Czyli tak. Jakiś mecz wygrasz, który nie powinieneś wygrać, a jakiś mecz przegrasz, który powinieneś zdecydowanie wygrać. No chyba w tej rundzie to Jagiellonia, tak? No, zdecydowanie powinniśmy wygrać dwoma, trzema bramkami, a skończyło się niestety remisem. Tak. I myślę, że i w tej ostatniej rundzie, jak na przykład grali z Piastem Gliwice, nie? Że oni zdobyli ke końcu meczu bramku, no i na szczęście tam Chris zdobył bardzo ładną bramku na 2-0. No i wtedy nam to dało takie dużo takiego, no, keby tam mieli punkt, co celi mecz myślę, że grali lepiej, tak by to było takie trochę, no, ale jest to, no. Myślę, że nasze mecze jest to adrenalinowe do końca. Tak, na pewno nie można się nudzić, jeżeli widzę, jest na boisku w tym sezonie. Dobrze, słuchajcie, jest z nami kibic Patryk. Patryk, proszę, może zadać pytanie naszemu gościowi. Proszę cię. Halo, Patryk, jesteś z nami? Słyszycie mnie? Tak, słyszymy, śmiało, może zadać dobra, pytanie. Dobra, super. Słuchajcie, na samym początku chciałem tutaj trochę poprawić Henia, bo Bratysława jak najbardziej ma 300 tysięcy mieszkańców, ale Łódź jeszcze niedawno miała 700 tysięcy, także prawie dwa razy więcej od stolicy Słowacji.
Co nie zmienia faktu, oddaję tutaj, że Bratysława mimo wszystko ważniejsza, ładniejsza. Chciałem zapytać Henia o to, jak wyglądała jego integracja z zespołem, bo przyszedł, sorki, przyszedł no, w trudnym momencie, nie oszukujmy się, trwała już runda wiosenna, awans nie był jeszcze pewny, a Heniek stanął już na bramce. Chciałem go zapytać, kto go w tym momencie z drużyny wspierał, bo tutaj z dotychczasowych pytań mogę się domyśleć, że to był głównie trener właśnie Woźniak i Henio też wspominał o Serafinie Szocie, którego wtedy jeszcze nie było, także no podejrzewam, że Marek Hanousek, jeśli się nie mylę. To było chyba pytanie już. Tak, zgadza się. Czy tylko ja mam problem z momentem odsłuchu mikrofonu Henrysia, czy wszyscy? Tak, ja nic nie słyszę właśnie. Heniu, musisz złapać zasięg prawdopodobnie. Ja nie mam problem, ja słyszę. Patryk, dobra, Patryk. Patryk, to jeszcze raz powtórz może. Chciałem zapytać, jak wyglądały te pierwsze tygodnie w Widzewie, ponieważ tak jak mówię, no, przyszedłeś w trudnym momencie, bez pewnego awansu, od razu wejście na bramkę. Jak się czułeś w tych pierwszych tygodniach w Widzewie i od kogo dostałeś największe wsparcie? To wszystko. No, przepraszam. No, największe wsparcie, myślę, że tak Ernest Erpilowski i Marek mi pomogli najbardziej. Ernest mi dużo tłumaczył z początku i mi gadał, co mam robić, jaki jest ten plan. No i było to takie trudne, dlatego że nie gadałem po polsku, nie znałem ten zespół, nie znałem zawodników, że nie grałem z nikim albo z nikim, kogo ja znałem, że by grał. Ale myślę, że no, było taki główny fokus był na tej macie. No i myślę, że ten w pierwszym maczu to było jeszcze tak czuć, że jeszcze jsem tak nie znał tych obrońców i tak, ale myślę, że i trener Woźniak mi pomógł. Ale myślę, że tak w szatni najviac tak Ernest, by się povedal, no i potem Marek Hanousek. Patryk, masz jeszcze jakieś pytania, czy to było jedyne? Wiecie co, jak mam jeszcze możliwość, to chciałem zapytać, bo chociaż wiem, że no, życie piłkarza bywa różne, chciałem zapytać, czy widzisz swoją dalszą karierę w Polsce na ten moment? Oczywiście oby jak najdłużej była w Widzewie, ale jeżeli tutaj ta przygoda by się zakończyła, to czy chciałbyś u nas zostać? Bo tutaj na przykład, tak jak wspominasz, że na początku miałeś oczywiście problemy z językiem, ale no, na przykład moim zdaniem super, że po niespełna roku, jeśli dobrze liczę, no, mówisz naprawdę już super. Także czy widzisz jakąś dalszą drogę życiową w naszym kraju? Dziękuję bardzo za Polski. Widzę, no i widzę w Widzewie i tak w Polsce, no zobaczymy, dlatego, że ta kariera piłkarza, jak ty powiedziałeś, jest bardzo trudna, no trudna nie, to jest źle, jest taka, może być i tak, no przepraszam, może być życie i możemy pojechać niekde indziej, no jest to biznes, tak nie wiem, ale dla mnie wiem się i w Widzewie i w Polsce. I jestem zadowolony w Polsce, no. Ten język już znam i jest to kraj podobny do słowackiego. Dobra, Patryk, jeszcze masz jakieś pytania? To jeszcze może jedno luźniutkie pytanie na koniec. Jakie danie z kuchni słowackiej najbardziej polecasz? Jakie ja polecam lub jakie jest takie słowackie, narodowe? Słowackie, narodowe. Takie najlepsze twoim zdaniem. No, to jest takie trochę i czeskie, i słowackie, ale się to nazywa knedlowe przozole po czesku.
i myślę, że takie jest podobno w Polsce. A to by się powiedział, że tak dla mnie to najlepsze to jest, myślę, że wieprzowina, knedlíky i kapusta. I to bardzo lubię. Myślę, że w Polsce jest takie trochę podobno. No, też tak mi się wydaje. I też te dania, tak naprawdę, jeżeli ktoś tam się interesuje Słowacją i Czechami, tak jak wspomniałeś, myślę, że je zna. Dzięki wielkie za możliwość zadania pytań, dzięki za odpowiedzi. Spokojnego wieczoru wszystkim i dalszej Dziękujemy rozmowy. Dziękujemy bardzo. No to mamy kolejną osobę, czyli jest Marcin W. Dobry wieczór i zapraszamy do zadania pytania Heniowi. Dobry wieczór, Henryk. Dobry wieczór wszystkim. Henryk, ja będę miał do ciebie trzy pytania, które przygotowałem. Pierwsze pytanie jest takie, który z bramkarzy był dla ciebie wzorem, kiedy wchodziłeś w świat bramkarski w piłce nożnej? Jak wchodziłem, tak to był na 100% Edwin van der Sar. Myślę, że on był takim moim głównym wzorem, jak chodziłem do tej bramkarskiej. Halo? Ja jestem, my jestem. Jesteśmy cały czas, Seniu, to chyba u ciebie jest jakiś mały problem. A była moja? Przez chwilę słychać było tylko o Edwin van der Sar i przestało... Tak, mówiłeś, że twoim idolem był tak, Edwin. I na tym był koniec. No i potem mał 15 sekund przerwy, myślę. Tak, Edwin van der Sar, no jak ja pojechał do tego bramkarskiego, był Edwin van der Sar, był moje takie numer jeden bramkarz. I potem można Oliver Kahn, dlatego że mój ojciec go lubił. Marcin, prosimy o kolejne pytanie. Tak, dzięki za odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Dla nas Andrzej Woźniak, legenda bramkarska w Widzewie, reprezentacji Polski, więc zawsze będziemy go oceniać subiektywnie. Jak ty oceniasz Andrzeja Woźniaka jako trenera bramkarzy i jak porównałbyś go do innych trenerów bramkarzy, z którym miałeś okazję współpracować w czasie swojej kariery? No, już jak wspominałem, myślę, że on jest bardzo dobry trener bramkarzy i świadczy to o nim i te imiona, z jakim on pracował w jego życiu, czy już w reprezentacji Polski, czy już w Lechii Gdańsk, myślę, że i w Lechii Poznań pracował. No i był z dużo bramkarzami i robił. No, dla mnie myślę, że mi pomogł z dużo rzeczami na boisku, z którymi miał problem i z którymi tak trochę walczył, no by się powiedział. Czy już to można trochę atak pilki i takie rzeczy. I bardzo gadam, jak chłopak mi tak trochę, albo ja zawsze chcę robić więcej, nie? I on wie, kiedy już jest dość i kiedy trzeba trochę łatwiejsze iść, aby się był przygotowany na mecz. No i moc nie chcę także z drugim trenerem bramkarza, dlatego że oni, każdy trener bramkarza ma taki inny styl, nie? Myślę, że w Anglii jest taki inny, ale myślę, że Andrzej Woźniak jest jeden z takich najlepszych trenerów bramkarzy, jakimi pracował, ale gadam, no ja od każdego trenera chcę zabrać maksimum i co można i co myślę, że mi pomoże. Ale strony, że Woźniakiem pomogło mi z dużo rzeczami. No, myślę, że jest to widać na mojej grze, od kiedy się przyjechał do Polski i teraz. No a jest ta taka, ta praca jest... I lubię tych treningów z nim. No i lubię tego czasu z nim. I także myślę, że on jak bramkarski trener jest top.
I Henryk, jeszcze jedno pytanie ode mnie, takie techniczne, związane ze sprzętem bramkarskim, z którego korzystasz. Czy dobrze mi się wydaje, czy w rundzie wiosennej zmieniłeś rękawice bramkarskie? Jaki to jest sprzęt i jakim sprzętem bramkarskim, mówię tutaj o rękawicach oczywiście, a wcześniej grałeś, jakie czynniki decydowały o tym, że zmieniałeś sprzęt na inny? W tento sezonie grałem tych samych rękawicach, iba inne kolory byli, ale ostatni sezon, jak w pierwszej lidze, tam grałem z innymi. No, dla mnie to jest také, že jak je sezon, tak ja nelúbie bardzo spróbovať nové, ale tak trocha mimo sezóny mám tak trocha viacej času i možno sa adaptovať. No, tie rekavice je s tou, každé rekavice je s tou trocha, je tam ružnice, no i treba spróbovať to, čo najlepšie tak je. No, ale jak napríklad, jak je s tou mače, tak trudno sa mi menia, dlatego, že to jest, ta ręka się czuje trochę inak, no i trochę się trzeba adaptować. A no, szukam takie rękawice, jakie mi najlepiej mi na ręce jest to i jaki mam zaufanie, że dobrze wybrudni mi i czyste konta będą. No i po te samozrejmy jest to takie czeska BU1 się nazywają. I z nimi jestem. Bardzo dziękuję, Henryk. I co? W sobotę do zobaczenia na stadionie i trzymamy kciuki za zwycięstwo. Dziękuję. Dziękujemy, do Dziękujemy. Zobaczenia. Dziękujemy, Marcin. Słuchajcie, nie będziemy tutaj za długo już męczyć naszego gościa. Jeżeli chcecie jeszcze zadać jakieś pytania, to zapraszamy. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie linii obrony. Czy dla ciebie jako bramkarza, znaczy może inaczej, jak dla ciebie za bramkarza ważne jest, żeby ta linia obrony była stabilna, żeby nie było za dużych rotacji? Wiesz, o czym mówię, nie? Że jesteś zgrany po prostu z tą linią obrony. No tak myślę, że musi się trochę adaptować, no. Každý závodník má svoje mocné stránky, každý závodník má možno stránky, ktoré trocha nie je to, jak ten druhý závodník. No, je to vážne, že krajov viem, ale už jestem s tými závodníkami za dlouhý čas, no tak už viem, že napríklad, keby má krať niekto iný, tak už viem trocha že adaptovať. No, je to, myšľa, že ten zespol, je to decízia trenera, no jak trener myšľa, že ten závodník będzie lepiej grać, tak zmieni. No i jest to dla mnie, aby się adaptował. Dlatego no, myślę, że teraz z tą linią obrony mamy bardzo dobre relacje. Wiem, co oni zrobią, albo co mogą zrobić, jak to zrobią. Możemy gadać, Patryk Stepiński bardzo dobrze grał, no i wiem, że jak on nasi graje, czy jaką decyzję można sprawić. Oczywiście nie jest zawsze tak samo, ale myślę, że i z obroną jestem dobre zgrany, no ale gadam, jak będzie grać inni zawodnicy, tak trzeba dla mnie się adaptować i grać co najlepiej, a grać na ich mocne stranki. A powiedz jeszcze, wy teraz, gdy jesteście tak wysoko i no i macie realne szanse naprawdę sprawić bardzo dużą niespodziankę w tym sezonie. Mówi się o tym w szatni w ogóle, rozmawiacie między sobą, że no jednak fajnie by było zagrać w barwach Widzewa w tych europejskich pucharach, tym bardziej, że przecież ten Kanał Plus kręci serial o naszym klubie, te kamery cały czas są z wami, telewizyjne, więc to by był naprawdę, no, taki serial z takim super happy endem, można by było powiedzieć, nie? Myślę, że dla Kanał Plusu trochę niedobrze, dlatego, że oni chcieli więcej dramatu, ale nie, tak byłoby to bardzo fajne, gdybyśmy mogli zdobyć pogarę, ale myślę, że tak w szatni, no i tak w klubie jest to, ta pełna koncentracja jest na następny mecz. No, myślę, że to jest najważniejsze, ten następny mecz.
Ten sezon, no, jak tak będzie koncentracja na ten następny i po ten następny, tak mamy szans. No, jak teraz będziemy gladać, szukać, że będziemy grać w Europie i tak, no tak zala coś się zrobię, że 2-3 mecze nie będzie pełna koncentracja, no i po te punkty nam budu brakować. Także myślę, że teraz jest najlepiej, że zawsze, aby ta koncentracja była na tył, na ten taki ten krótki czas, co jest na ten następny mecz i po te musimy na tym pracować i potem myślę, że jest tam szans, no. Ale będzie jeszcze trudnych, ile jest, 15 meczów, 16, myślę, że nie, jeszcze 21 meczów, 22 meczów, no, jeszcze 12 meczów, będzie bardzo, bardzo trudnych. Tak, 12 kolejek jeszcze przed nami. 12 kroków do raju, Heniu, można powiedzieć. Fajne podejście, zgadzam się oczywiście. Każdy kolejny mecz najważniejszy. Każde punkty kolejne najważniejsze. A co nam to da na koniec sezonu? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będziemy wszyscy szczęśliwi. Ja ze swojej strony mogę Ci tylko życzyć, żeby się Twoje marzenie spełniło, żebyś zagrał w reprezentacji Słowacji. I żebyś tam osiągał jak najlepsze wyniki ze swoją kadrą. No w Widzewie możemy ci tutaj życzyć, żebyś tych kont czystych miał jak najwięcej, najlepiej do końca sezonu. Jeszcze taka jedna rzecz, może tutaj trochę naszej prywaty pokojowej. Chcieliśmy, żebyś przekazał na ręce Jordiego najlepsze życzenia, otuchy od nas wszystkich, jesteśmy z nim i przekaż mu proszę, że ta flaga, która wisi na stadionie z napisem You Never Walk Alone, to nie są puste słowa i żeby się trzymał, że jesteśmy tutaj z nim wszyscy, wspieramy go i Widzew jest jedną drużyną, jak to mówią u nas w kraju, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jesteśmy z nim i trzymamy mocno kciuki za was wszystkich, żebyście jak najlepiej tutaj wypadli do końca sezonu i po prostu tyle, no. Dobrze, podam mu tu wiadomość i dziękuję mi bardzo, no, myślę, że dla nas zawodników to jest bardzo ważne, że kibice i cały Widzew jest z nami i myślę, że na tym boisku my oddawamy wszystko, no i jest bardzo bardzo dobrze wiedzieć, no, że i kibice, no. Tak, my zawsze, wiesz, jesteśmy z wami i to, co mówiłeś o tym charakterze, że ta drużyna ma charakter, to pewnie tutaj będę głosem wielu kibiców, że naprawdę macie charakter i wiesz, w Widzewie przez ostatnie lata, gdy ten klub się odbudowywał, byliśmy w tych niższych ligach, często nadużywało się trochę tego słowa widzewski charakter. A teraz ja jako taki kibic starej daty, który wiesz, jeszcze pamięta Ligę Mistrzów, którą oglądał na żywo, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że ta drużyna z Heniem Rawasem w bramce ma charakter, ma przysłowiowe jaja i aż miło się na to patrzy, aż serce rośnie, gdy patrzymy, jak gracie, naprawdę jest to coś wspaniałego. Życzę Ci też, żebyś pewno kiedyś trafił do tej swojej Premier League. Może wiesz, z racji tego, że jesteśmy kibicami Widzewa, to chcielibyśmy Cię tutaj zatrzymać jak najszybciej, jak najdłużej, znaczy, ale mam nadzieję, że Twoje marzenia też się spełnią, że sobie kiedyś spełnisz to marzenie wyjechania do Premier League, zagrania tam w jakimś dobrym klubie, ale że do nas jeszcze wrócisz, wiesz, pograsz trochę i jeszcze kiedyś do tego Widzewa z powrotem wrócisz. Mam nadzieję, no dla mnie, bo widzę, że jest to bardzo dobrze sprawi i czuję się tu dobrze, no zobaczymy, co będzie, nie, w piłce, ale teraz gadam, no teraz jest główna koncentracja jest na następny mecz do końca sezonu i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że można ten Widzew się wróci do tej Europy w jeden dzień. No i dla ciebie, dla takiego kibica, co pamiętujesz ty dobrze, złe rzeczy, aby to było takie bardzo dobry powrót, nie? No tak, to by było coś fenomenalnego, wiesz, po tylu latach, żeby Widzew wrócił na europejskie salony,
to byłoby naprawdę coś pięknego. No, życzę wam tego z całego serca, bo myślę, że jesteście też głodni tego sukcesu. Chcielibyście z tym klubem odnieść coś naprawdę fajnego, żeby zapisać się też w jego historii, tak? Oczywiście, oczywiście. No dobrze, to w takim razie dziękujemy Heniu za przyjęcie zaproszenia, za te półtorej godziny czasu z nami. To był Widzew Red Room numer 37. Naszym gościem i waszym gościem był Henry Śrawas, czyli Słowacka Scena łódzkiego Widzewa. I mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, że może po jakimś bardzo dobrym meczu, a może na koniec sezonu jeszcze uda się spotkać. Dziękuję ci, Heniu, dziękuję Sławek, dziękuję Błażej. Jeżeli ktoś ma ostatnie pytanie, to jest to właśnie odpowiedni moment. Jeżeli nie, to właśnie wyłączamy pokój za dosłownie minutkę. Także jeżeli ktoś chciałby się zgłosić z ostatnim pytaniem takim na gorąco, to zapraszamy. Ja jeszcze ze swojej strony mogę tylko dodać, że naprawdę polski top. Życzę każdemu piłkarzowi, żeby tak władał w naszym języku jak ty. Jestem pod dużym wrażeniem, muszę przyznać. Dziękuję bardzo, no i dziękuję bardzo, że mogę być widzę w Red Room pierwszy raz. I mam nadzieję, no, że kiedy się poda się tak można i następnym razem. No i dziękuję bardzo. No dobrze, nie ma następnej, ostatniej osoby chętnej do zadania pytania. Być może my jako prowadzący wyczerpaliśmy wszelkie możliwości. Dziękujemy ci jeszcze raz. Powodzenia w meczu z Wartą, oby z czystym kątem i z trzema punktami. Dobrego wieczoru. Dziękuję, dobrego wieczoru. Cześć, do widzenia. Do widzenia.